Jak widzimy, te ostatnie, te ostatnie referenda, wszystkie zakończyły się sukcesami monarchistów, zwolennicy pozostawienia królowej Elżbiety, czy po prostu monarchii brytyjskiego, w ostatnich referendach odnoszą sukcesy. To było tak, że mieszkańcy Tuwalu nie uznali za ważne chęci porzucenia monarchii i co ciekawe, Tutaj e, zwycięstwo opcji republikańskiej nie było wyraźne, bo tylko 52,3% głosujących opowiedziało się za tym, żeby e, Unia Południowej Afryki stała się Republiką Południowej Afryki. Podczas jednej z ostatnich rozmów na kanale Lub bezpośrednio z Tomkiem rozmawialiśmy o poprawce do konstytucji w Australii w sprawie aborygenów. Ta poprawka nie przeszła, ale dzisiaj do Australii też będziemy podróżować i tam może pojawimy się na tym kanale nie jeden raz. Co więcej, dziś zwiedzimy nie tylko Australię. Z tej strony witam was Agata Kempa. Dzisiaj na kanale goszczę po raz kolejny Tomasza Synowca. Cześć wszystkim. Tomek, to może zdradzisz, o czym dziś będziemy rozmawiać w duchu demokracji bezpośredniej? Będziemy rozmawiać o monarchii, konkretnie o monarchii brytyjskiej, bo jak się okazuje, monarchia również może mieć bardzo dużo wspólnego z demokracją bezpośrednią, gdyż wiele państw decydowało o tym, czy odejść od monarchii i zostać republiką, czy też może jednak przy tej monarchii pozostać, bo takie decyzje też zapadały. W drodze właśnie referendów. To już zapowiedziałaś nam ten temat, to może zaczniemy jak od początku, czyli cofniemy się w czasie o kilkadziesiąt lat. Kiedy odbyło się pierwsze takie referendum i gdzie ono miało miejsce? Pierwsze referendum w sprawie e, zmiany państwa w republikę z formy monarchicznej, hmm. bo musimy pamiętać, że Wielka Brytania to jest państwo. Ale król Karol, a wcześniej królowa Elżbieta, panują, władają także w wielu innych mm -hmm. państwach. I pierwsze takie referendum odbyło się w 1960 roku w Unii Południowej Afryki, dzisiaj znanej jako Republika Południowej Afryki. No i pytanie dotyczyło właśnie wprowadzenia republikańskiej formy rządów, zastąpienia królowej generalnego gubernatora, generalny gubernator. To jest generalnie taki urząd, co ciekawe, w wielu państwach do dzisiaj funkcjonujący. Dzisiaj w większości już raczej ceremonialny, chociaż pewne uprawnienia zapował. Natomiast wówczas jeszcze z takimi realnymi uprawnieniami, bo to są czasy dekolonizacji, gdzie te państwa mhm. tak naprawdę się jeszcze rodziły. No i w Unii Południowej Afryki były silne tendencje republikańskie, wywodzące jeszcze się z tradycji burskich, czyli z wojen burskich, które jeszcze przed pierwszą i drugą i wojną światową tamtejsi osadnicy toczyli z, właśnie z Wielką Brytanią, żeby wybić się na niepodległość. I co prawda, wojny te przegrały, ale pewne tradycje takie opowiadające się za usamodzielnieniem się pozostały. I kiedy państwa zaczęły się usamodzielniać, kiedy Unia Południowej Afryki zdecydowała się być samodzielnym państwem, no to postanowiono także w referendum zdecydować o tym, żeby odłączyć się od Wielkiej Brytanii. Oczywiście tutaj to nie wyglądało tak, żeby była jednomyślność. Mm -hmm. Przeciwników odłączenia się od Wielkiej Brytanii także było całkiem sporo. Skupiali się oni oczywiście wśród takiej ludności, która wywodziła się z Wielkiej Brytanii i z Wielką Brytanią się utożsamiała. Oczywiście tutaj trzeba zaszczycić, że mówimy o czasach jeszcze, co prawda, sprzed wprowadzenia apartheidu, no bo Republika Południowej Afryki dopiero w wyniku tego referendum powstanie. Natomiast naturalnie podejście rasistowskie wtedy było na porządku dziennym w tym rejonie świata. I ludność czarnoskóra nie miała prawa udziału w, w tym referendum, więc to biali mieszkańcy Unii Południowej Afryki rozstrzygali między sobą. I jeżeli chodzi o kampanię na tak, to można powiedzieć, że ona budowała swój przekaz na zdarzeniu nacjonalizmu, prezentowanego jako zjawisko pozytywne i do którego się odwoływało, w końcu do imperializmu brytyjskiego, przeciwko któremu występowano. Natomiast przeciwnicy, oprócz tego, że w naturalny sposób było tam wielu mieszkańców, których po prostu przybyło, przybyli z Wielkiej mm -hmm. Brytanii, utożsamiali się z tym państwem, generalnie podnosili też argumenty ekonomiczne, wskazując, że pozostając w związku z Wielką Brytanią, będą mieli po prostu większe dostępy do rynków i lepszą sytuację ekonomiczną. I co ciekawe. Tutaj zwycięstwo opcji republikańskiej nie było wyraźne, bo tylko 52,3% głosujących opowiedziało się za tym, żeby Unia Południowej Afryki stała się Republiką Południowej Afryki. No to taki wynik z perspektywy czasu był raczej niespodziewany. No i tak naprawdę od tamtego momentu mieliśmy około 10 takich referendów, jeśli chodzi o tę kwestię brytyjską. Co jakby się wydarzyło po tym referendum w Republice Południowej Afryki? To znaczy, z referendów, o których będziemy mówić tylko raz, Wielka Brytania tak naprawdę wznosiła zastrzeżenia mhm. formalne na takiej zasadzie, że kontestowała legalność referendów i, jego, i decyzje w nim podjęte. Natomiast generalnie Wielka Brytania do tych referendów, tak samo królowa Elżbieta, Podchodzili na zasadzie, skoro tak, ludzie zdecydowali, tak będzie, my to po prostu uszanujemy. Mm. E, oczywiście Wielka Brytania sprzeciwiała się w późniejszych czasach polityce apartheidu e, i, e, i wy, wykluczała ze swoich. Be, 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 rezygnacja z monarchii nie, niekoniecznie oznacza opuszczenie wspólnoty narodów, e, i RPA było za prowadzenie polityki apartheidu wykluczane. Natomiast to było to już na zasadzie polityki między dwiema, dwoma, dwoma niepodległymi państwami. Mm -hmm. I królowa Elżbieta nigdy nie podnosiła jakichś roszczeń z tytułu, że kiedyś tam panowała. Mm -hmm. A jakie miało miejsce kolejne referendum? Może tak sobie chronologicznie to mniej więcej postaramy uporządkować w takim razie. Kolejnym referendum, które odbyło się 5 lat później, była Gambia. Mhm. I tam po prostu głosowanie w sprawie zniesienia monarchii było częścią procesu dekolonizacji. Mhm. I odbywało się niejako to naturalnie i równolegle, z takim założeniem trochę, że po prostu no, skoro się usamodzielniamy, stajemy się samodzielnym państwem, to rezygnujemy też z, z monarchii. Natomiast co ciekawe, było to pierwsze referendum, które się nie powiodło. Natomiast powodem niepowodzenia tego referendum był fakt, że wymagana większość w głosowaniu nie wynosiła 50%, lecz uznano, że co najmniej 2 trzecie, czyli 66% mhm. głosów musiało paść co najmniej na tak, żeby Gambia zrezygnowała z monarchii. A tych głosów było 65,85%. Czyli, czyli, czyli o tyle. Czyli niewiele ponad promin głosów więcej i Gambia by zrezygnowała. I choć formalnie to referendum zostało rozstrzygnięte na nie, czyli odrzucono propozycję mhm. zmiany formy rządów na republikańską, no to jednak wynik tego głosowania jasno wskazał kierunek. I kolejne referendum w Gambii odbyło się już 5 lat później, w 1970. Wówczas zrezygnowano już z tego wymogu 66%, mm -hmm. ale nawet gdyby on obowiązywał, to ponad 70% osób zagłosowało już wtedy za rezygnacją z monarchii. I tutaj bez żadnych perypetii, bez żadnych mm -hmm. zastrzeżeń, po prostu ten proces sprawnie przeszedł. Naturalnie, y, obustronnie. Dużo wśród tych państw są kraje afrykańskie, czy kolejne, właśnie, które się odbyło również, czy tutaj jest jakaś zmiana? Tak, pozostajemy w Afryce, ale jest to już ostatnie państwo mm -hmm. afrykańskie, później przeniesiemy się w inne rejony świata. Y, I tym państwem jest Rodezja, dzisiejsze Zimbabwe. I to jest właśnie ten jedyny przykład, kiedy Wielka Brytania kontestowała. Mm -hmm. Wyniki tego referendum. Było to następstwem, to nie było tak, że samo referendum budziło sprzeciw Wielkiej Brytanii, ale sam proces dekolonizacji w tym kraju wyglądał tak, że Rodezja ogłosiła swoją niepodległość kilka lat wcześniej jednostronnie, bez porozumienia z Wielką Brytanią, deklarując przy tym pozostawienie monarchii. I zgodnie z deklaracją niepodległościową, monarchia miała tam. Przynajmniej na razie pozostać. Zachowano w przysięgach królową Elżbietę we wszystkich procedurach. Natomiast no, Rodeza samodzielnie mianowała przedstawiciela monarchii, którego monarchia nie uznawała i znaczy, prowadziła procesy niepodległościowe jakby bez uznania Wielkiej Brytanii. I doprowadzili też do referendum. W, w którym tam wtedy poddano pod głosowaniem dwie kwestie. Pierwsza to była kwestia właśnie rezygnacji z monarchii mm -hmm. i wprowadzenia republikańskiej formy rządów, a druga to była przyjęcie konstytucji w kształcie, który miał jakby zastąpić właśnie tą, tą która obowiązywała niejako wcześniej, gdzie siłą rzeczy w przepisach prawa. Było dużo odniesień do monarchii, więc mhm. trzeba było to zmienić. I odpowiednio 81,72% osób głosowało za. Tam również kwestie rasowe odgrywały pewną rolę, bo zgodnie z propozycją tej konstytucji, mniejszość białych w Rodezji miała zagwarantowany prawnie wybór w większości parlamentu. Więc to też oczywiście było jakoś tam podnoszone. No i sama procedura nie była uznawana za legalną. Nowego rządu Rodez Rodezji nie uznało też ONZ. Państwo nie zostało porządkowo dopuszczone przez MKO. Natomiast te protesty brytyjskie no, ograniczyły się w zasadzie do deklaracji nie było żadnej większej interwencji z czasem doszło do uznania tej niepodległości i Wielka Brytania też, ani monarchia już nie podnosiły później, że uważają, że dalej tam panują w tym kraju. No natomiast, tak jak wspomniałem, był to jedyny raz, kiedy monarchia formalnie nie uznała referendum, w którym mieszkańcy jakiegoś państwa zdecydowali się, że Elżbieta II już nie będzie tutaj panowała. Tak no też nic dziwnego, bo jeśli chodzi o samą rodezję, to tam przecież też i były podziały na północną, południową, te przekształcenia trwały przecież kilka lat i no do Kiedyś i... koniec lat 70. się ta sytuacja w miarę unormowała, a to no rok i Też kiedy mówimy o sytuacji unormowania się sytuacji, to mówimy o sytuacji e, masowego systemowego łamania e, praw człowieka, prześladowań, e, zresztą do dzisiaj mm -hmm. w tym regionie świata. Z różnymi sytuacjami. Państwo mają problem wynikający też z uwarunkowań gospodarczych. Natomiast było to ostatnie referendum, które odbyło się w Afryce. Oczywiście rok później było to referendum w Gambii, o którym już wcześniej mówiliśmy, bo to jest 1969, a drugie referendum w Gambii to jest rok 1970. Tak. W takim razie przenosimy się w inny rejon świata. Do którego rejonu świata śladem monarchii brytyjskiej nas teraz zabierzesz? E, wybieramy się teraz na, do Oceanii e, na małe wyspiarskie państwo Tuwalu, e, które również dwukrotnie głosowało w referendum za tym, czy pozostać, e, pozostać monarchią, mm. czy też wprowadzić republikę. No i tutaj wyniki w zasadzie były dość jednogłośne, bo w pierwszym takim referendum, które odbyło się w 1986, za republiką zagłosowało niewiele ponad 5% głosujących. Natomiast w 2008 było to już co prawda 35%, ale frekwencja wówczas wyniosła niewiele ponad 20%. A nie jest to dla Tuwalu normą, bo w głosowaniu mhm. parlamentarnym, które odbyło się w niewielkim odstępie czasu, frekwencja wynosiła blisko 90%. Więc to było tak, że mieszkańcy Tuwalu nie uznali za ważne chęci porzucenia monarchii. No i też trzeba mieć świadomość, że mówimy tutaj o małym państwie, bo w 2008 roku, kiedy. Kiedy głosowali ponownie, uprawnionych do głosowania było 9 tysięcy osób. Tak, to mówimy nie. o bardzo małym państwie. Tak, mówimy o bardzo małym państwie, mniejszym niż większość, albo nawet nie, wiem, czy nie wszystkie miasta powiatowe w Polsce. Natomiast co ciekawe, sama niepodległość Tuwalu i odrębność tych, tych wysp również zostały przesądzone w drodze referendum początkowo Tuwalu miało być częścią innego wyspiarskiego państwa. No natomiast jakby o ile demokracja bezpośrednia się ma tam dobrze, no to chęć jakiejś porzucenia monarchii większej mieszkańcy Tuwalu nie przejawiają, nie należą one do grupy państw, które podnosi, że w przyszłości być może zorganizuje takie referendum, a takie państwa, o czym pewnie na końcu powiemy też jeszcze są dzisiaj. Tak. To też jest w ogóle interesujące, że mamy taką perspektywę z różnych rejonów świata, z różnymi tak naprawdę wizjami i podejściem do monarchii brytyjskiej, bo w jednych jednak większość była za tym, żeby odejść od monarchii, a tutaj jest jakieś państwo, które nie uważa tego nawet za istotne, żeby podejmować taką kwestię i nie deklaruje, że w przyszłości będzie chciało do niej powrócić, także... Na pewno tutaj, myślę, się wyłamujemy z jakiejkolwiek prób tak, natomiast, natomiast z tych głosowań, które nam zostały, zostały nam jeszcze dwa państwa, mm -hmm. to oba, a, 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 to mogę już zdradzić, odrzuciły republikańską formę rządów i pozostały przy monarchii. No to w takim razie, jakie to państwa? I kolejnym państwem jest, wspomniana już na początku rozmowy, Australia. Mm -hmm. W 1999 roku odbyło się referendum konstytucyjne w Australii, w którym głosowano właśnie nad zniesieniem monarchii, i była to bardzo duża kampania referendalna, bardzo istotna wtedy w Australii, bo kiedy już ostatnio odbywała się zmiana głowy państwa z Elżbiety na Karola II, no to w Australii można by było tego nie zauważyć, że formalnie panująca głowa państwa się zmieniła. Australijczycy mieli dość swobodny stosunek do tego, w przeciwieństwie do wielu innych podmiotów. Natomiast w 1999 roku ta kampania faktycznie przybrała duży rozmiar. No i Republikanie byli w zasadzie faworytem tego mhm. głosowania. Tutaj przypominam, że w Australii obowiązuje zasada podwójnej większości, czyli nie tylko większość głosujących w całej Australii mhm. musi być za. Ale też większość stanów e, głosujących w poszczególnych stanach musi być za. E, natomiast no, nie okazało się to konieczne, bo na no, tak w, w skali całej Australii zagłosowało niewiele, ponad 45% osób. E, natomiast e, przyczyny tego były już e, troszkę bardziej skomplikowane, bo okazuje się, że e, odrzucenie republikańskiej formy rządów niekoniecznie oznaczało większość dla monarchistów. Tutaj w ogóle można wspomnieć, bo w Australii generalnie podnosi się, że być może w następnej kadencji parlamentu mm -hmm. takie referendum być może zostanie rozpisane. Kampanię na tak przegłosił też Malcolm Turnbull, który przez pewien czas później, w 2015 roku, został premierem Australii, więc też widzimy, że te osoby, które były za to, są aktywne osoby w. Mm -hmm. Życie publiczne na Australii. Natomiast jakie były przyczyny niepowodzenia tego referendum? Przede wszystkim, no, oczywiście, była grupa ludzi, którzy po prostu byli za monarchią, natomiast przeciwko zmianie formy rządów wykształciły się też takie dwie zupełnie niekompatybilne ze sobą grupy, bo oprócz po prostu zwolenników monarchii, z, przeciwko zagłosowali radykalni republikanie. To może być zaskakujące, i grupa, która została określona jako pragmatyczni monarchiści, jeżeli chodzi o radykalnych republikanów, którzy odrzucali w głosowaniu republikę, nie chodziło o samo odrzucenie republiki, tylko chodziło o to, że to była zmiana konstytucji, więc mieliśmy konkretną propozycję aktu prawnego. I nie podobało się sposób wyboru prezydenta, który miał być wybierany przez parlament. Oni uważali, że powinno być to w wyborach bezpośrednich mm -hmm. przeprowadzane i uważali oni, że ich głos na nie będzie głosem przeciwko tej zmianie konstytucji, ale że wkrótce odbędzie się jakieś referendum z inną propozycją, bo tam generalnie z... propozycje, jak zastąpić generalnego gubernatora, były różne i oni po prostu przyjętą formułę odrzucali. Natomiast grupa pragmatycznych monarchistów argumentowała pozostawienie monarchii w ten sposób, że jest to dużo korzystniejsze dla demokracji. I wskazywali oni, że urząd generalnego gubernatora, czyli takiego reprezentanta królowej, a dzisiaj króla, to jest osoba wyjęta z politycznych sporów, nie zaangażowana w te polityczne spory. W związku z czym skutecznie pełni taką formę stabilizującą. Natomiast, gdyby był prezydent, który byłby wybierany czy to bezpośrednio, mm -hmm. czy to przez parlament, no to wówczas taki prezydent siłą rzeczy byłby bardziej zaangażowany w polityczne spory i nie mógłby pełnić tej roli takiego strażnika zasad, reguł, no i właśnie demokracji, ponieważ mógłby występować po którejś ze stron politycznych. Więc pragmatyczni monarchiści to ci, którzy uważają, że pozostawienie monarchii gwarantuje Australii większe gwarancje w zakresie tego, że demokracja pozostanie w tym państwie nienaruszona. I jaki w tym momencie mamy ustroj w Australii i czy Australia to znaczy, podejmuje temat zmiany tego ustroju? Tak, to jakby w, od tego czasu nic się w Australii nie, nie zmieniło. Tam jeszcze nadmienię, że wtedy też odrzucono preambułę e, która była jakby drugim pytaniem, mhm. no ale to było też naturalne, że skoro to w ogóle odrzucono zmianę formy rządów, no to też preambuła, mhm. która w tym tekście do tej zmiany nawiązywała, też przepadła. I w Australii. Australia pozostaje monarchią, tylko tak jak mówię, funkcjonalnie jest to nie aż tak bardzo zauważalne. Natomiast po śmierci Elżbiety II ten temat wrócił. Natomiast obecny premier wskazał, że z szacunku do Elżbiety II w tej kadencji temat nie zostanie podniesiony. No poza tym mieliśmy teraz inne referendum konstytucyjne w Australii. Natomiast wskazał, że całkiem możliwe jest w przyszłości zmiana formy, rządu, formy rządów na republikańską, i wydaje się, że raczej w. W tym momencie, jeżeli zostanie to poddane pod głosowanie, no to tym razem już monarchiści nawet z tymi sojusznikami mogą przegrać to głosowanie. No chociaż oczywiście to się może w toku kampanii zmienić. Poprawka dotycząca wprowadzenia reprezentacji aborygenów do konstytucji w formie ciała doradczego też na początku wydawało się, że będzie miała zdecydowaną przewagę ostatecznie w toku kampanii mm -hmm. przegrała. Natomiast wydaje się, że Australia jest jednak na kursie republikańskim, takim dość wyraźnym. I to jest po prostu kwestia czasu, kiedy ktoś to podniesie i zaproponuje przeprowadzenie referendum w tej sprawie. Powiedziałeś o tym, że się zmieniło to po śmierci Elżbiety II. Czy w ogóle możemy obserwować wśród monarchii brytyjskich taki trend, że po śmierci Elżbiety II wrócił ten temat do dyskursu. Tak, on wrócił i to bardzo wyraźnie. Oczywiście też inne wydarzenia, e, m, też popularny ruch e, takiej negatywnie odwołujący się do kolonializmu i jego spuścizny powoduje, że niektóre państwa rezygnują tylko nie w formie referendów akurat, mm -hmm. Ale tych państw oczywiście, które zrezygnowały z monarchii, było bardzo dużo i było ich dużo więcej niż tutaj omawiamy. Tylko my po prostu wskazujemy tylko te, które decydowały o tym w formie referendów, natomiast dużo częściej była to decyzja podejmowana przez parlamenty. Zdarzały się oczywiście też zamachy stanu. Natomiast, natomiast faktycznie po śmierci Elżbiety ten temat stał się bardzo żywy. Pewne ruchy nawet w samej Wielkiej Brytanii, jakieś takie głosy się pojawiają, natomiast w Wielkiej Brytanii są one zbyt mocne. Natomiast, tak formalnie, trzy państwa zapowiedziały chęć, bez wskazywania konkretnej daty zapowiedziały chęć zorganizowania takiego referendum. I były to Jamaica, Antigua i Barbuda oraz Bahamy. Premierzy tych mm -hmm. państw wskazywali na to, że być może będą chcieli zmienić. Co ciekawe, w Kanadzie premier Justin Trudeau, który kojarzony jest właśnie z takim bardzo progresywnym, liberalnym e, światopoglądem, on, mimo że w sondażach większość Kanadyjczyków opowiada się jasno za formą republikańską, powiedział, że on nie widzi żadnych powodów, żeby się tym zajmować. I nawet w parlamencie Kanady taki wniosek o wyrażenie opinii przez Izbę Gmin, żeby zrezygnować z monarchii. Też w z Kretesem partia Quebec, Quebecu, czyli partia tego francuskojęzycznego, niegdyś trochę se, e, separatystycznego regionu kanadyjskiego, e, zgłosiła ten wniosek, natomiast pozostałe partie nie wykazały jakiegoś entuzjazmu wobec nawet takiego deklaratywnego poparcia republiki. Natomiast jeszcze wróciłbym, bo jeszcze zostało nam jedno referendum. Jasne. W 2009 roku Saint Vincent na Saint Vincent i Grenadynach odbyło się referendum, mhm. w którym decydowano o tym, żeby właśnie też wprowadzić republikańską formę rządów i tam za zagłosowało 43,71% głosujących. Natomiast też tam grało rolę propozycja, co w zamian za tą monarchię, ponieważ premier tego państwa jego ugrupowanie, przedstawiając propozycję nowej konstytucji, nowego ustroju, nie zastępował generalnego gubernatora urządem prezydenta, tylko wzmacniał urząd premiera, i tak już dość silny w tym państwie. No i opozycja mocno sprzeciwiała się takiemu rozwiązaniu. Wskazując, że byłoby to zagrożenie dla demokracji i po prostu pozycja premiera ustrojowo byłaby zbyt silna. Więc tutaj też były takie wskazania, że być może gdyby ta propozycja zmiany konstytucji wyglądała inaczej, to być może też monarchiści ponieśliby klęskę w tym referendum. Natomiast to jest póki co ostatnie referendum w tej sprawie. I tak widzimy, te ostatnie, te ostatnie referenda, wszystkie zakończyły się sukcesami monarchistów. Zwolennicy pozostawienia królowej Elżbiety, czy po prostu monarchii brytyjskiego, w ostatnich referendach odnoszą sukcesy. To też jest w ogóle ciekawe, że tutaj dużym rolę gra to, co miałoby być przyjęte zamiast tej monarchii. To pokazuje, że jesteśmy w stanie czasami głosować pozornie, nie tak, jakby się mogło na początku wydawać, ze względu na to, co się dalej stanie. I myślę, że to nam się tak. otwiera cała ta dyskusja. Tak, i dlatego według mnie tak ważny jest, żeby kiedy regulujemy sobie mhm. referenda, żebyśmy wiedzieli nad czym głosujemy. Tak, tak, żeby to Bo nie... gdyby po prostu zadać się w tych państwach, które tutaj wspomnialiśmy, Pytanie, czy chcesz zlikwidować monarchię, pewnie większość zagłosowałaby za, po czym powołując się na ten demokratyczny mandat, przedstawiciele władz mogliby wprowadzić zmiany właśnie przez większość nieakceptowane, mhm. e, argumentując, że przecież tak ludzie zagłosowali, tak. mimo że jakby w tych decyzjach wcale tych konkretów nie było. A konkrety są ważne. A konkrety są ważne, też myślę, że pojawia się szereg analogii do ostatniego referendum w Polsce, że jednak obywatele, obywatelki chcą głosować, ale chcą głosować wiedząc, nad czym konkretnie głosują, że te pytania powinny nie być jakby były tak bardzo ogólne, tylko jednak powinniśmy głosować nad jakimś konkretnym prawem, nad konkretną zmianą, bo opcji zmiany tego prawa w ramach jednego pytania jest sporo. Tak, no i tutaj akurat e, wszędzie mieliśmy te opcje jasno i klarownie wyłaszone. Czyli mamy dużo, tak naprawdę, całkiem dobrych przykładów na demokrację bezpośrednią, na referenda, które się wydają jednym z takich najważniejszych instrumentów. Tak, ja bym tutaj jeszcze też podkreślił, że omówiliśmy tu oczywiście referenda dotyczące monarchii brytyjskiej, natomiast mhm. referendów dotyczących monarchii, jej usunięcia, przywrócenia, zmiany i kompetencji. W historii było wiele więcej i być może też jeszcze kiedyś na kanale ją mówimy Myślę, że jest taka możliwość, zwłaszcza, że no tutaj to jest dosyć poważna kwestia, bo głosujemy nad zmianą, nad zmianą ustroju, pewnie przyjęciem nowej konstytucji itd., tak a często jednak, jak tutaj omawiamy referenda, to one też potrafią dotyczyć różnych, bardzo czasami nawet małych tematów, więc to pokazuje, że referendum jest instrumentem demokracji bezpośredniej, który może być wykorzystywany do najróżniejszych, przeróżnych celów i tych ogromnych, bardzo znaczących właśnie ustrojowych Kwestii, no i zarówno lokalnie, czasem dla tych takich bardzo małych rzeczy, że ludzie chcą się w wielu krajach wypowiadać na tematy, które ich dotyczą i to w przeróżnych dziedzinach. Cóż mogę powiedzieć, no? pełna zgoda. Pełna zgoda. No to tym w takim razie zgodnym tutaj akcentem. Bardzo Ci dziękuję za podróż, tak naprawdę po wielu krajach, i ch chyba prawie wszystkich kontynentach na świecie, bo zaczynamy gdzieś tam w tle z Europą i Wielką Brytanią, a w tym podróżujemy przez różne inne kontynenty. No i myślę, że w tym duecie, czyli Agata Kempa i. Tomasz Synowiec. Spotkamy się jeszcze na kanale, nie tylko podróżując po świecie, ale także po y, ustroju Polski. Tak, zgadza się. I już teraz pozostaje mi tylko zachęcić Was y, do tego, żeby powrócić na nasz kanał. Dokładnie. Do zobaczenia.